Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj zrobimy sobie zadanie z momentu pędu z bryły sztywnej. W ogrodzie doświadczeń w Krakowie znajduje się obrotowa platforma o promieniu duże R i masie duże M. Platforma wraz z dziewczynką na krawędzi platformy została wprawiona w ruch obrotowy z prędkością kątową omega 0, co się równa pi drugich. Podpunkt A. Oblicz prędkość kątową platformy, gdy dziewczynka przejdzie do środka. Podpunkt B. Jaką pracę wykona dziewczynka podczas tego przejścia. Traktuj platformę jak lity dysk, potrzebne wzory odczytaj z tabeli momentów bezwładności. Masa dziewczynki to 50 kg. Ja już tutaj wypisałem wszystkie dane z zadania, myślę, że co do nich to nie ma wątpliwości. Oraz potrzebne wzory na momenty bezwładności i P, moment bezwładności platformy i Z, moment bezwładności dziewczynki, kiedy znajduje się ona na krawędzi. Wykonałem również rysunek. Widzimy, że przed tym przejściem mamy platformę, tutaj znajduje się jej oś obrotu, prostopadła oczywiście do platformy. Dziewczynka o masie M, traktowana jako punkt materialny, znajduje się na krawędzi. Po, czyli po przejściu, dziewczynka znajduje się już w środku. Będziemy tutaj chcieli posłużyć się zasadą zachowania momentu pędu, ponieważ nie działają żadne zewnętrzne momenty siły, więc moment pędu jest zachowany. Zatem możemy napisać sobie równanie L0 to się równa L. W nowej, postreformalnej karcie wzorów moment pędu mamy właśnie przy pomocy L oznaczany. No to możemy tutaj sobie teraz podstawić, czyli za R0 i 0 razy omega 0, za L, czyli moment pędu po przejściu, podstawiam i razy omega, ponieważ zmieni się zarówno i razy omega, więc tutaj i 0, omega 0 przed tym przejściem, tak to musi być zaindeksowane. To zapiszmy sobie może momenty bezwładności przed i po. I 0 to będzie suma dwóch momentów bezwładności, czyli mr kwadrat, ponieważ to jest wzór na moment bezwładności punktu materialnego względem osi obrotu, gdzie r to jest odległość tego punktu od osi, plus 1 druga m duże r kwadrat. Natomiast kiedy dziewczynka przejdzie do środka, to ponieważ r, czyli odległość punktu materialnego od osi obrotu, wynosi 0, więc dziewczynka nie daje nam tu żadnego wkładu do momentu bezwładności. Moment bezwładności po przejściu to po prostu 1 druga mr kwadrat. Podstawmy sobie tutaj te wzory, które mamy, czyli w miejsce i 0 podstawiam mr kwadrat plus 1 druga m duże r kwadrat. To wszystko razy omega 0. To się równa 1 druga m duże r kwadrat razy omega. Pełnami dzielimy przez 1 druga m duże r kwadrat. I otrzymujemy wzorek na omegę. Ja może tutaj sobie oddzielę to wszystko, tak żeby się nie przemieszało. Lewą stronę przepisujemy. I to jest podzielone przez 1 druga mr kwadrat. Oznaczmy sobie tutaj, że rozwiązaliśmy podpunkt A. Teraz przechodzimy do robienia podpunktu B. Omega 0 w tym momencie, gdybyś drogi widzu sobie podstawił, to tutaj miałbyś jakąś liczbę z jednostką radiany na sekundę. Ja tego już nie będę robił. Jak będziemy robić podpunkt B? Podpunkt B możemy zrobić na poziomie liceum tylko i wyłącznie energetycznie, a zatem należałoby od energii kinetycznej ruchu obrotowego odjąć energię kinetyczną początkową ruchu obrotowego. No to musimy sobie przypomnieć wzorek na energię kinetyczną ruchu obrotowego. I ja tutaj może oddzielę sobie miejsce, tak żeby było łatwo potem się w tym połapać. Wzorek na energię kinetyczną ruchu obrotowego wygląda następująco. EKRO to się równa 1 druga
i omega kwadrat. A zatem będziemy musieli od energii kinetycznej ruchu po przejściu odjąć energię kinetyczną ruchu obrotowego po przejściu. Żadnej energii innej tutaj nie ma. A więc podstawiamy sobie wzorki. Energia kinetyczna ruchu obrotowego po przejściu. To będzie 1 druga i omega kwadrat minus 1 druga i 0 omega 0 kwadrat. Napiszmy sobie tutaj może, że to się równa praca i również linijkę wyżej zróbmy to samo. Podstawiamy sobie wzory. 1 druga. Tak jak już mówiłem wcześniej, po przejściu moment bezwładności posiada tylko platforma, a więc tutaj mamy MR kwadrat podzielone na 2 razy omega kwadrat. Przyjmujemy, że omega teraz mamy już jako liczbę, minus 1 druga, moment bezwładności przed przejściem, mamy go tutaj. MR kwadrat plus 1 druga M duże R kwadrat razy omega 0 kwadrat, to się równa W. Drogi widzu, wstawienie liczb pozostawiam już Tobie, ponieważ jeżeli ja bym to zawsze robił, to te filmy puchłyby niemożebnie. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, a jeżeli coś było za szybko, coś było niejasne, pytaj w komentarzach, ja postaram się wyjaśnić. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych produkcjach.